Kochani, witajcie w nowym filmie. Jest rano, jest po piątej. Ja właśnie jestem w drodze do pracy. Czekam właśnie na autobus. No i co? I będziemy się łączyć pewnie później, już z Łodzi, żeby kontynuować tego vloga. Wszyscy się na mnie patrzą, pani jedzie rowerem i aż tak odwraca głowę. No właśnie, tak to jest właśnie. Nagrywać szczególnie po piątej, gdzie wszyscy na szóstą do pracy jadą, wieście, tutaj w różnych pobliskich fabrykach. No i tak, i muszę wam powiedzieć, że tak, dzisiaj się wyspałam bardzo. Nie wiem, czy was to interesuje, czy nie, ale wyspałam się za wszystkie czasy. Wczorajszą nockę miałam nieprzespaną, praktycznie drzemałam, można powiedzieć. Drzemałam, bo wszystko słyszałam, tylko oczy miałam zamknięte i tak przez całą noc. Tak mnie gorączka rozłożyła, dreszcze, poty mnie oblewały, w ogóle masakra jakaś. Wzięłam polopirynę na noc, no i dzisiaj czuję, że coś gardło, ale wiecie co, miałam takie w sobotę, miałam taki moment, że czułam, że mnie wiatrak, który miałam koło swojego stanowiska pracy, koło swojej kasy, taki większy wiatrak rozłożony, znaczy włączony, że on mnie przewiał. Tak czułam tutaj lewą stronę, że jakby mam przewianą. No i dzisiaj czuję gardło. Już sobie zrobiłam od rana płukankę wody z solą. No i zobaczymy. Dzisiaj będę bardzo późno w domu, bo czeka mnie też wizyta u lekarza. Dzisiaj przespałam już całą noc, po prostu jestem zadowolona, bo wczoraj, słuchajcie, od godziny 15 spałam. Wczoraj od godziny 15 przyszłam z pracy, zjadłam tylko obiad i położyłam się spać, bo byłam po prostu zgon. Byłam tak nie do życia, że się na chwilę obudziłam, żeby zadzwonić do lekarza właśnie, potwierdzić dzisiejszą wizytę. No i później chyba około 21 znowu zasnęłam i przespałam całą noc do 4 rano. Także wyspałam się bardzo, a muszę wam powiedzieć, że wczorajszy dzień w pracy był taki straszny, bo chciałam, żeby jak najszybciej on się zakończył. Wiecie, jak to jest, że chcecie, żeby od rana, szczególnie, ogólnie od rana szybciej czas leci, ale wczoraj tak bardzo chciałam, żeby mi szybko zleciało i tak się dłużyło, ale to tak się dłużyło, że to frustrowało jeszcze dodatkowo bardziej. No ale co zrobić, no takie życie jest. Ja mam ostatnio bardzo pecha do gorączek, w ogóle mnie gorączki łapią ostatnimi czasy. Już nawet końcówka Anglii była taka, mojego czasu w Anglii, że łapały mnie gorączki bardzo często, gdzie wcześniej o gorączki to było, było u mnie bardzo trudno. No także już pewnie dzisiaj się nie będę odzywała z tutaj, wiecie, z pracy i tak dalej. Może z drogi troszeczkę, ale już później będziemy się łapać w Łodzi. No. Zobaczymy, bo boję się bardzo, wiecie, tych wyników, jak to wszystko będzie. Myślę sobie w ogóle jeszcze, czy by nie nagrywać wam przeglądów półek. Chociaż ja po sklepach, jak jestem z Mirosławem, to on mnie wyciąga ze sklepów i nie mam tak możliwości na spokojnie, żeby coś nagrać, albo jak mi się ludzie, wiecie, kręcą i tak dalej. Ale dajcie znać, czy chcielibyście, żebym nagrywała przeglądy półek z różnych sklepów też. Oczywiście to nie będą takie, wiecie, sztywne sklepy i sztywne godziny. Po prostu jak będę miała więcej czasu i będę w jakimś sklepie, to mogę nagrać, ale no zależy, czy wy byście oglądali coś takiego. Sporo osób właśnie wraca do moich wcześniejszych filmów z Anglii. Bardzo się cieszę, dziękuję za to, bo widzę, że komentujecie czasami jakiś komentarz wlecie do jakiegoś właśnie starszego filmu. I
lubicie, jak podaję ceny różnego rodzaju. Ja się staram nie podawać cen, ale właśnie miałam taki komentarz, że dziewczyna powiedziała, że bardzo fajnie, że podaje ceny, bo ona teraz oglądając na przykład w lipcu 2024 może wiedzieć, jak się ceny zmieniły z perspektywy czasu. Wiecie, z biegiem czasu i z po prostu no, z taką nadążającą, ciągle podążającą inflacją. Także ceny mogę też podawać, jeśli chcecie, chociaż nie jestem za tym, bo wiecie, że u mnie ja staram się jak najmniej wydawać, naprawdę. Dlatego może właśnie takie przechadzki po sklepach będą dla mnie lepsze niż pokazywanie stricte zakupów, bo na prawdziwe zakupy jeszcze przyjdzie czas, jak wiecie, będę na swoim i będę kupowała do swojego domu. Natomiast teraz naprawdę staram się ograniczyć do minimum, nawet na Allegro. No i co? I was też zachęcam do ograniczenia jednak tych zakupów, bo to jest straszne. To jest po prostu konsumpcjonizm, mam wrażenie, zdetronizował wszystko, a jak się już wpadnie właśnie w to kupowanie, to już później ciężko wyjść. Uwierzcie mi, wiem coś o tym. No. 5 minut gadam do was, w zasadzie o niczym, no ale dobrze, widzimy się później.
Tutaj kiedyś pracowałam. Nie wiem, czy jeszcze jest ta praca, czy nie. Tu jest przedszkole. Albo było przedszkole. Zjaracza. Ciekawe, czy to nadal jest ta praca, czy nie. Moja. Od tyłu i od boku, można by powiedzieć. Kiedyś uwielbiałam tutaj przyjeżdżać na plac Dąbrowskiego. Tu akurat nie. To jest skrzyżowanie, ale... Ale tam, gdzie będzie fontanna przypominająca pewne damskie przyrodzenie, to tam właśnie lubiłam bywać. Pójdziemy tu boczkiem, żeby nikt na nas uwagi nie zwracał. Ale się tu pozmieniało. Naprawdę. O tej fontannie wam mówiłam. Dajcie znać, co ona wam przypomina. Co prawda jest wyłączona, ale... Ale co wam przypomina? Tutaj właśnie na placu Dąbrowskiego były różnego rodzaju... Tu były w ogóle... Te... No, powiedzcie mi. Tu były koncerty. Tu pamiętam, grało ich troje, jeszcze z Justyną Majkowską. Były ogródki piwne, tutaj stały właśnie, gdzie wam teraz pokazuję. Usiądziemy sobie na murku. Tu była naprawdę bardzo duża przestrzeń. I właśnie sprzyjało to różnym koncertom plenerowym. No i ja tutaj sobie przyjeżdżałam, bo tam niedaleko, tam gdzie właśnie zasłonił autobus, tam był ten dworzec fabryczny. Nie mogę się skupić, słuchajcie. Mnie tak żołądek boli, że nie macie pojęcia. Już od 2 dni po prostu mnie boli i boli. Ja miałam bardzo blisko tutaj, wiecie, na plac Dąbrowskiego. Później z czasem to przycichało i przestali organizować różne imprezy. Teraz postawili tutaj fontannę, znaczy teraz, no. Ale ładne niebo, widzicie to? W latach 2000, dokładnie wam napiszę, w którym roku postawiono tutaj fontannę, jaką ona nosi nazwę pieszczotliwie. No i tu Teatr Wielki, oczywiście cały czas przedstawienia czy różne koncerty się tutaj dzieją. Mimo wszystko, mimo upływu lat, ale jest pięknie w tym hotelu, co ja gadam, w tym teatrze. Byłam tutaj na koncercie Patrycji Markowskiej. Ostatni raz i chyba tutaj lepiej mi jest w ogóle dojeżdżać niż do Teatru Muzycznego. No ale
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Czyż nie? Wzbudzam swoje niemałe zainteresowanie ludzi, którzy czekają na przystanku, że się nagrywam, no ale co mogę powiedzieć tutaj? Nagrywam się, znaczy w zasadzie to już kończę tego vloga, 2 dni po wizycie u lekarza, 2 dni po wizycie w ogóle właśnie w Primarku, które mogliście zobaczyć. Z Primarka nie wyszły mi w ogóle ten materiał, w ogóle nie wyszło mi to nagrywanie, dlatego połączyłam i chyba połączę. Może coś mi stanie na przeszkodzie, to po prostu wrzucę Primarka i Super Farm w następnym filmie, ale może nie, tylko może będzie długi. W każdym razie, co ja chciałam powiedzieć, wyniki wyszły nie za ciekawe, znaczy nie za ciekawe, no mogły być lepsze. Przymusi mnie ktoś od tyłu zachodzić, jak nagrywam. To już jest norma. Przyzwyczaiłam się. No ale tak, szykuję się do szpitala, słuchajcie. Tak. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że nic się takiego złego nie wydarzy. Dokładnie o co chodzi, pewnie wam powiem w jakichś kolejnych filmach. Muszę jednak troszeczkę ochłonąć i muszę do tego nabrać takiego dystansu, bo jeszcze jest wszystko na chłodno i jeszcze nie wiem, czego się spodziewać. Pewnie po szpitalu do was wrócę, jeśli będziecie ciekawi oczywiście, co miałam robione i tak dalej, na co byłam w szpitalu. Mogę jedynie powiedzieć, że jest to sfera gastryczna, pokarmowa, tak, więc czeka mnie ostra dietka, której nienawidzę, dietka lekkostrawna, czyli dietka, która jest głównie na gotowanym mięsiwie, na gotowanych rzeczach, na gotowanych owocach, warzywach, znaczy nie owocach, nie, ale warzywach i tak dalej, więc no. Tak to może podsumujmy. No i tyle. I więcej was nie będę zanudzać. Paznokcie sobie do szpitala przygotowałam. Zdjęłam sobie hybrydę, znaczy ten wiecie, te moje paznokcie, które miałam, a miałam bardzo duże odrosty, zmniejszyłam do minimum i posmarowałam mi tylko bazą proteinową. Więc tak to wygląda, mam paznokcie przyszykowane do szpitala praktycznie. No i trzymajcie za mnie kciuki, bo się przydadzą. I co? I widzimy się w następnym vlogu. Buziaki, trzymajcie się cieplutko. Pa!